Zarabiasz zbyt dużo, by mieć szansę na mieszkanie komunalne, ale zbyt mało, by bank dał ci kredyt na kupno własnego lokum. Ta ponura rzeczywistość spędza sen z powiek naprawdę wielu obywatelom Suwałk. Szansą na rozwiązanie patowej sytuacji jest najnowsza inwestycja mieszkaniowa miasta i ZBM TBS. Chcemy zrealizować pierwszy taki budynek, który będzie zlokalizowany przy ulicy Franciszkańskiej. Pierwszy, pewnie będą kolejne. Udało nam się pozyskać środki finansowe na ten cel. Miasto uzyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego dla tego pierwszego projektu w kwocie 4 442 000 zł. Pozostałą część środków pozyska spółka poprzez właśnie kredyt, pożyczkę i jeszcze udział własny ci przyszli lokatorzy też muszą wnieść do tego całego przedsięwzięcia. Ów udział będzie mieścił się w granicach rozsądku. Sięgnie od 20 do 30% kosztów budowy. Taki przykład. Jeżeli mieszkanie 50 metrów kwadratowych zakładamy, będzie kosztowało gdzieś cena jednego metra 6 tysięcy złotych pod klucz, no to 300 tysięcy. To ta partycypacja, czyli ta wstępna wpłata tego przyszłego lokatora 20%, no to musi wyłożyć od 300 tysięcy 60 tysięcy. 60 tysięcy musi wpłacić, ale to też nie jednorazowo. Nie, to jest też dobrze, że jeżeli będzie proces budowy postępował, no to tutaj to w czasie będzie można uzupełnić tą wpłatę. 53 mieszkania liczące od 1 do 4 pokoi o powierzchniach od 28 do 71 metrów kwadratowych wykończone będą pod klucz. To lokale przeznaczone pod wynajem, ale z możliwością przyszłego wykupu na własność. Ten będzie możliwy po 15 latach od chwili zakończenia budowy. Wniesiona na początku opłata partycypacyjna zostanie oczywiście zaliczona na poczet zapłaty. Jeśli najemca będzie chciał z najmu zrezygnować, wniesioną opłatę oczywiście odzyska. Jeszcze w styczniu Rada Miejska uchwali listę kryteriów pozwalających na wyselekcjonowanie grupy przyszłych najemców. Ratusz chce, by do końca marca powstała pełna lista lokatorów nowego bloku przy Franciszkańskiej. Na mieszkanie trzeba będzie poczekać około 1,5 roku. Tyle czasu potrwa budowa.